pogoda nam się zrobiła. Ładne branie było. Zobaczymy, co tam na końcu będzie wisieć. Mam nadzieję, że nie ten nasz ulubiony leszcze, kochane. Ale wygląda to na dosyć ładnego prawdziwa. Łowimy na 120 metrach. Wiatr bocznie trochę nam przeszkadza na precyzyjnym położeniu tego zestawu na tej odległości. Ale jakoś dajemy radę. W końcu jesteśmy się doczekali ryby prawie 20-kilową. Równe 19 kilo. Branie było bardzo agresywne. Ryba mocna, naprawdę bardzo silna. Zobaczcie. Amator bił squida. Widocznie rybą to tu bardzo smakuje. Coś pięknego. Każdy zestaw do dalekich rzutów wymaga odpowiedniego przyponu. Ja Wam pokażę, czego tutaj używamy na łowisku na Węgrzech. Przede wszystkim materiału, z jakiego są zrobione przypony. Illusion Fluocarbon 30 LBS-ów. Sprawdził się w tu 100%. Ryby perfekcyjnie pozacinane. Jest to najbardziej niewidoczny materiał w wodzie. Odcinek 30 cm. Haczyk, który sprawdził mi się tutaj na tej zasiadce, miałem tylko jedną spinkę. To Stiff Rig Bucket numer 6. Nadaje się doskonale do przyponów sztywnych, dlatego że oczko ma odgięte. Tradycyjnie węzłem bez węzła. Nabijam około 10 razy, żeby ta pętla dirig była troszkę większa, ze względu na to, że łowimy na kulki 20 mm. Na koniec do pętli stosuję małe krętliczki, które doskonale łączą się z tym haczykiem. Haczyk szóstka ma bardzo małe oczko, także wystarczy przypalić i przygnieść zapalniczką. To jest właśnie przypon, który tutaj stosujemy do tego zestaw helikopterowy. Więc znowu złowiliśmy ładną rybę. Zobaczymy, co to tu z tego jest. 15-kilowy węgerek, proszę. Ryba wzięła na pojedyncze kulka 20. Bardzo silne są tutaj te ryby. Hola. Dosyć długi. Zestaw helikopterowy sprawdza się w 100%. Nie plącze nam się to na tych dalekich odległościach. Ładna rybka. Wypuszczymy. Spróbujemy rzucić w to samo miejsce. Mamy środek nocy. Być może tam jeszcze jakieś zanęcie. Karp. Czeka na nas po prostu. Troszeczkę na temat strategii, jak nęciliśmy tutaj na zbiorniku. Okazuje się, że wiosna, wszyscy myśleliśmy, że będziemy używać małych kulek 16-14 mm. Niestety na małe przynęty, małe ryby, więc zdecydowaliśmy się, że weźmiemy ze sobą kulki 20 mm. Łowimy gdzieś na 120 metrze. Mieliśmy przepiękną pogodę, jak widać, czyli z dorzuceniem nie mieliśmy większych problemów. Wyznaczyliśmy sobie każdy po dwie sztyce, czyli jedna na 120 metrach, gdzie przynosiły ryby. Ta bojka przynosiły ryby wszelkiego rozmiaru, czyli od karpi od 5 kg do 18. Jedną bojkę postanowiłem sobie postawić 70 metrów od brzegu. Widać, że tam troszeczkę spokoju jest. Każdy tutaj z wędkarzy trzyma się bardziej środka zbiornika. Myślałem właśnie, że ta ryba zostanie przestraszona z tego środka, gdzieś tam po boku. Być może te duże zaczną wchodzić. Tydzień nęcenia. Miałem stamtąd tylko dwie ryby, jednego karpia 12 kg, jednego karpia 19 kg, największego, którego teraz na tej zasiadce tutaj złowiłem. Ale nie odpuszczam do końca. 5. doba, 6. doba, tak samo dzisiaj nęcę i myślę, że ta właśnie bojka przyniesie mi
tą rybę, po której tutaj przyjechałem.